Agatę Kot, poprosiłam ją na zajęcia do nas, ponieważ myślę, że taki kontakt z osobą, która sama doświadcza sytuacji trudnych, jest dla studentów bardzo wartościowy. Jeżeli się spotykają z taką rzeczywiście osobą, która doświadczała sytuacji trudnej, kiedy zobaczą emocje, kiedy usłyszą, jakie to były przeżycia, to ja myślę sobie, że to jest dla nich o tyle ważne, że nawet jak nic nie mówią, bo oni czasami nic nie mówią, to potem te emocje wychodzą, potem pojawia się jakaś inspiracja do pracy, przemyślenia. Znaczy ona opowiadała nam o swoim przechodzeniu przez zmaganiu się z chorobą nowotworową piersi. Pokazała studentom też zdjęcia takich amazonek, czyli kobiet po mastektomii. I właśnie taki kontakt z taką rzeczywistością pomaga oswoić się z sytuacją. Dla mnie też, i myślę sobie, że dla studentek było to ważne, że pani Danuta postarała się i przyniosła na nasze zajęcia fantomy, które umożliwiły studentkom zobaczenie, jak to jest, jeżeli coś takiego, taka zmiana na przykład w piersi się pojawia. Bo nie każdy wie, jak się bada piersi, co to może być za zmiana. I myślę, że to też było takie ciekawe doświadczenie. Wczoraj byliśmy zaproszeni i tutaj muszę bardzo mocno podziękować przede wszystkim paniom, które pracują w szpitalu dziecięcym. Szpital dziecięcy zresztą jest naszym partnerem tutaj szkoły. Poszliśmy na oddział dziecięcy, dziecięco-młodzieżowy. To był oddział bardzo specyficzny, bardzo trudny. To był oddział psychiatryczny. Chcemy zrobić takie warsztaty plastyczne. Przygotowałyśmy z folii takie motyle. Motyle mają być takim światełkiem do lepszego życia, do wiosny, wszystko się budzi. Na pewno takie warsztaty też, że usprawniałem manualnie, to jeszcze pozwalają właśnie na przykład poznać bliżej naszych podopiecznych. Na 100% nie wiemy, co się będzie działo, bo to są pacjenci młodzi, nastolatkowie, więc nie wiadomo, czy będą chcieli z nami rozmawiać, czy będą chcieli z nami pracować. I to nie wyszło. Dlaczego? Dzieci nie chciały pracować. Dzieci wolały odpocząć. To są chore dzieci. Także myślę, że nawet takie doświadczenie i może takie poczucie niespełnienia, to też da jakieś takie przemyślenia studentkom. Samo spotkanie też było bardzo cenne, bo przecież spotkaliśmy się z osobą, która na co dzień pracuje z tymi dziećmi, przekazała nam mnóstwo rewelacyjnych informacji, opowiedziała nam o swoich doświadczeniach. Ja myślę, że to jest po prostu wspaniała sprawa.